Kolorowe jeże w Świętochowicach to jednak nie wybryk natury, a wybryk nieznanych sprawców. Ktoś znęca się nad jeżami i maluje je sprejem. Sprawców szuka policja Paweł Jędrusik. Na razie wiadomo o pięciu jeżach, które zostały pomalowane najprawdopodobniej sprejem. Sprawą zainteresowali się społecznicy Skociej Brygady w Świętochłowicach. Dowiedzieliśmy się przez przypadek, można powiedzieć, od jednej znajomej, która poinformowała mnie, że zauważyła białego jeża. I to było pod koniec jakoś kwietnia, a za kilka dni poinformowała mnie, że widziała czerwonego jeża, więc tu zaczęliśmy się niepokoić. Na razie udało się złapać cztery jeże, a według osób z Kociej Brygady jest jeszcze co najmniej jeden, który został pomalowany. Sprawa została zgłoszona na policję. Na ten moment zbierany jest materiał dowodowy i ustaleni są ewentualnie świadkowie. Zależy nam na tym, żeby złapać sprawców, którzy się tego dopuścili. Ten czyn będzie potraktowany jako znęcanie się nad zwierzętami, za które grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Jeża zostały odnalezione w okolicy ulic Szpitalnej i Strzelców Bytomskich w Świętochłowicach. Na razie wszystko wskazuje na to, że nie stała im się krzywda. Wiadomo, wszystkie farby, jakieś spraje to są chemikalia. Musimy się cieszyć, że te jeże miały apetyt. Udało się tak, że nic im się nie stało. Nie wpłynęło to na jakiekolwiek zdrowie i życie tych jeży. Wiadomo, farba z czasem powinna zejść i miejmy nadzieję, że tak będzie. Złapane jeże trafiły pod opiekę weterynaryjną.